Miedziowe Centrum Zdrowia w Lubinie zakupiło Vitrectom, najnowocześniejszy na świecie sprzęt niezbędny w operacjach okulistycznych. Nowe urządzenie uzupełniło dotychczasowe wyposażenie bloku operacyjnego okulistyki. Zakupiliśmy za 300 tysięcy nowoczesny operacyjny mikroskop. W tej chwili Vitrectom pozwolił wyposażyć nasz oddział w pełne spektrum urządzeń koniecznych do wykonywania wszystkich operacji w zakresie okulistycznym. Sprzęt medyczny jest bardzo drogi, w związku z tym zakupiliśmy własnych środków mikroskop operacyjny, natomiast przy zakupie Vitrectomu wsparła nas Fundacja Polska Miedź kwotą aż 350 tysięcy złotych. W ubiegłym tygodniu za pomocą nowego urządzenia przeprowadzono pierwsze 3 zabiegi witrektomii. Są to najtrudniejsze zabiegi w okulistyce. Polegają na operowaniu w tylnym odcinku gałki ocznej. Są niezbędne w schorzeniach siatkówki, przy usuwaniu ciał obcych wewnątrzgałkowych czy powikłaniach ocznych przy cukrzycy. MCZ jeszcze w tym roku planuje budowę nowego bloku operacyjnego służącego zabiegom m.in. okulistycznym. Nowe urządzenia zostaną tam umieszczone, a blok będzie dodatkowo wyposażony w elementy dotykowe wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej. Na to pełne bezpieczeństwo bakteriologiczne.